Wykład siódmy. Niektórzy w ostatni piątek zastanawiali się, czy nie przesadzam, ale myślę, że po tym, jak brat Potter przeczytał fragment ze świadectw, wszyscy się zgodzą, że jest tak, jak mówię. Nie chciałbym, byście sądzili, bracia i siostry, że myślałem, by mieć co wam powiedzieć. Gdybym mówił od ostatniego poniedziałku do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o adwentystach dnia siódmego, ani o poselstwie trzeciego anioła, mówiłbym im zupełnie to samo, co powiedziałem wam, bo nie wiem, o czym innym mógłbym mówić teraz, jak nie o poselstwie trzeciego anioła. Nie wiem, co lepszego mógłbym zrobić dla ludzi, gdziekolwiek przemawiam, niż uświadomić im potrzebę Bożej mocy. Zatem nie mówię wam niczego, czego nie powiedziałbym komukolwiek innemu. Być może później powiem wam coś, czego nie powiedziałem innym ludziom, i to tylko z tego powodu, że niektórzy z nas robili rzeczy, jakich nie uczynią ci, którzy nigdy nie słyszeli o adwentystach dnia siódmego. Teraz zwróćmy uwagę na podsumowanie dotychczasowych wykładów. Odkryliśmy, że w obecnych czasach nie mamy żadnego wsparcia poza mocą Bożą. Odkryliśmy, że nie możemy się zadowolić niczym mniej jak tylko Bożym charakterem. Odkryliśmy, że nie możemy już polegać na ziemskich środkach i interesach, lecz jedynie na tym, co daje nam Bóg. Odkryliśmy, że co do samego życia nie możemy już na nie liczyć, a jedynym, co nas nasyci i na czym możemy polegać, jedynym, co spełni nasze oczekiwania, oczekiwania ludzi, którzy trwają przy Panu, jest życie lepsze niż to doczesne, bo życie wieczne, życie Boga. Tak więc, po pierwsze, nie mamy w nikim i w niczym żadnego oparcia, prócz wsparcia w mocy Bożej. A gdzie znajdujemy moc Bożą? W Jezusie Chrystusie. Chrystusie, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1:24. A tym właśnie On jest. Gdzie znajdujemy Boży charakter? W Chrystusie. Gdzie znajdujemy wszystko, wielkie rzeczy Boże? W Chrystusie. Gdzie znajdujemy lepsze życie niż to, które mamy teraz? W Chrystusie. W Nim mamy życie Boże. Zatem, co mamy głosić światu, jeśli nie Chrystusa? Na czym mamy polegać, jeśli nie na Chrystusie? Cóż więc jest treścią poselstwa trzeciego anioła, jeśli nie Chrystus? Chrystus jest mocą Bożą. Chrystus jest niezgłębionym Bożym bogactwem. Chrystus jest Bożą sprawiedliwością. Chrystus jest życiem Boga. Chrystus jest Bogiem. Takie przesłanie mamy obecnie głosić światu. A może inne? Czego potrzebuje świat? Chrystusa. Czy potrzebuje czegoś jeszcze? Nie. Czy istnieje cokolwiek więcej? Nie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Kolosan 2:9. Jak powiedziałem przed chwilą, gdybym mógł, mówił do ludzi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli nic o poselstwie trzeciego anioła, gdybym przemawiał do nich od poniedziałkowego wieczora,
Mówiłbym to samo, co powiedziałem wam, stawiając ich twarzą w twarz z Chrystusem, tak jak to uczyniliśmy. Na marginesie, tu opodal zgromadza poważna liczba niewierzących. Na marginesie tu opodal zgromadza poważna liczba niewierzących i oni zamierzają mnie zaprosić, abym przemawiał do nich. Oświadczam, że zamierzam im powiedzieć to samo, co mówię do was. Całe zgromadzenie ludzi uważających się za niewierzących, a mimo to już trzykrotnie dali mi sposobność przemawiania do nich, i ja mówiłem im wszystko tak, jak jest jawne wszystkim ludziom. A niektórzy już mnie pytali, co mamy czynić? Zaś jeden z nich rzekł, cóż powiedział nam Pan, to wszystko i wydaje się to oczywiste, ale nie powiedział nam, co mamy robić. Na to ja odrzekłem. Otóż nie mam dzisiaj czasu, by mówić wam, co macie robić. Dajcie mi kolejną okazję, a powiem wam, co macie robić. Oni przystali na to i znów będę przemawiał do nich. Gdy przyjdzie ten czas, mam zamiar im powiedzieć, co powinni robić. Przedstawię im to, co przedstawiałem wam. Że jeśli chcą się przeciwstawić temu ruchowi Kościoła i państwa, to muszą odrzucić wszelkie pojęcia ziemskiej zależności, wszelkie myśli o bogaceniu się, gromadzeniu majątku i tego rodzaju sprawach, a także wszelkie plany w doczesnym życiu. I wiem, że potrafią to zrozumieć. A potem powiem im, że nie mogą tego uczynić, jeśli nie przyjmą w zamian czegoś lepszego, a tym lepszym jest Jezus Chrystus, więc muszą go mieć, bo w przeciwnym razie z pewnością się nie ostoją. Otóż, bracia i siostry, świat jest gotowy usłyszeć poselstwo, gdy tylko je od nas otrzyma. Świat jest gotów je usłyszeć i usłyszy je. Zatem Chrystus jest mocą Bożą. Chrystus jest mądrością Bożą. Chrystus jest niezgłębionym Bożym bogactwem. Chrystus jest życiem Boga. To właśnie mamy głosić. A jak można to podsumować jednym słowem? Jakim słowem to wyrazić? Ewangelia. Co to znaczy głosić Ewangelię? To znaczy głosić tajemnicę Bożą, którą jest Chrystus w ludziach, owa nadzieja chwały. Co Bóg dał nam do przekazania światu, jeśli nie Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie 14:6. Czy nie od tego zaczyna się poselstwo? A jeśli ludzie nie przyjmą wiecznej Ewangelii, ani nie uczczą tego, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód, to kogo będą czcić? Bestię i jej obraz. Upadł Babilon, a potem poselstwo trzeciego anioła oznajmia, że ci ludzie będą czcić bestię i jej obraz. Zatem każdy z ludzi będzie czcił albo bestię i jej obraz, albo Boga. To pewne. Według poselstwa, w jego prostym brzmieniu oraz czasów, w których się obecnie znajdujemy,
Jedynym, kogo ludzie na świecie mogą i powinni czcić, jest ten, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód, gdyż w przeciwnym razie będą czcić bestię i jej obraz. Nie ma pośredniej postawy. Trzy poselstwa są tak naprawdę jednym poselstwem złożonym z trzech części. W świadectwach znajduje się jedno zatytułowane Do braci na odpowiedzialnych stanowiskach. Czytamy w nim. Gdy mocno trzymacie sztandar prawdy, głosząc zakon Boży, niechaj każdy pamięta, że wiara Jezusa jest związana z przykazaniami Bożymi. Trzeci anioł jest przedstawiony jako lecący środkiem nieba, a symbolizuje dzieło tych, którzy zwiastowali poselstwa pierwszego, drugiego i trzeciego anioła. Te trzy poselstwa są ze sobą ściśle związane. Zatem punktem wyjścia i całością, tym, co obejmuje wszystkie te poselstwa, jest wieczna Ewangelia. Nawiązaliśmy raz czy dwa razy do Kościoła żydowskiego jako przykładu sytuacji, w której znaleźliśmy się obecnie. Stwierdziliśmy, że Kościół ten odwrócił się plecami do Boga i przyłączył się do cesarza. Aby usunąć Chrystusa i zrealizować własne zamysły wobec Niego i ludu. Wtedy Pan wywołał z tego Kościoła i tego narodu wszystkich tych, którzy byli Mu posłuszni, wszystkich, którzy Mu służyli, zanim ten naród został zniszczony. Bóg wykonał to dzieło przez tych nielicznych uczniów, którzy uwierzyli w Jezusa, kiedy wstąpił On do nieba. Byli oni z Jezusem przez 3,5 roku podczas Jego publicznej działalności. Czynili nawet cuda w Jego imieniu. On posłał ich, by zwiastowali słowo. Przybliżyło się Królestwo Niebios, a ich poselstwo było tak ważne, że jeśli nawet w jakimś miejscu ich nie przyjęto, mieli strząsnąć proch ze swoich stóp, zanim stamtąd odeszli. Jednak zanim byli gotowi głosić Ewangelię, którą On im dał do zwiastowania, wstępując do nieba, powiedział im: A wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Łukasza 24:49. Zatem, czy nie należałoby sądzić, że skoro byli z Chrystusem przez 3,5 roku, słuchali Go, miłowali Go, uczyli się o Nim i z Nim, byli nauczani przez Niego przez ten długi czas, a nawet sami nauczali, to w naturalny sposób byli przygotowani do głoszenia Ewangelii światu? Jednakże nie, gdyż On powiedział: Zostańcie w mieście Jeruzalemie, a oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Łukasza 24:49. Jak wiele sił i władzy zgromadzono przeciwko nim i poselstwu, które mieli głosić? Wszelką moc władzy całego świata, bowiem Kościół Boży, rzekomy Kościół Boży,
Niemal cały naród przyłączył się do cesarza, którego władza obejmowała cały ówczesny świat. Cała władza świata sprzymierzyła się przeciwko nim. Rzekomy Kościół i naród Boży sprzymierzył się z władzą i wystąpił przeciwko Bogu i imieniu Chrystusa. A jednak ten Chrystus, którego oni ukrzyżowali i którego ze wszystkich sił starali się wymazać ze świata i świadomości ludzi, miał być głoszony przez jego uczniów. Jego osoba i jego imię, że tylko wiara w niego może zbawić. Mieli oni głosić tę prawdę w obliczu wszelkiej władzy świata. Nieco wcześniej, zaledwie 12 dni czy 2 tygodnie przed tym, jak Jezus im to powiedział, Piotr wystraszył się dziewczyny i wyparł się znajomości z Chrystusem. Pewna dziewczyna zaczęła mówić innym: Widziałam go z tym Galilejczykiem. Nie, to niemożliwe, nie znam go. Jednak gdy Piotr podszedł bliżej do ogniska, przyjrzała mu się lepiej i znowu powiedziała: Ależ jesteś jednym z nich. Nie, nic podobnego, nigdy się z nim nie spotkałem. Aby tego dowieść, zaczął się zaklinać, używając przekleństw. Czy był gotów stawić czoło całej władzy świata? Nie. Zanim był w stanie stawić czoło światu, musiał się zapoznać z takim życiem i uchwycić się takiej mocy, żeby nawet byle jaka dziewczyna i byle jaka władza nie mogła go wystraszyć. Czyż nie potrzebował tego? Jezus powiedział jemu i pozostałym: Wy wszyscy zostawicie mnie i uciekniecie tej nocy. Nie, nie zrobimy tego, powiedzieli, a Piotr dodał: Choćby wszyscy cię opuścili, ja cię nie opuszczę. Jezus odrzekł: Jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Na to Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Mateusza 26, 31 po 35. Zatem widzimy, że jeśli chodzi o nich samych i ich dzieło oraz władzę przeciwną ich dziełu, znajdziemy się w zupełnie takiej samej sytuacji, w jakiej oni znaleźli się, kiedy Jezus odszedł do nieba. Znajdujemy się w identycznej sytuacji, w której cała władza na ziemi sprzymierzyła się przeciwko poselstwu, które mamy przekazać światu. A zatem potrzebujemy, podobnie jak oni, napełnienia mocą z wysokości. Jak widać, i to jest faktem, iż znajdujemy się dokładnie tam, gdzie oni się znajdowali po odejściu Jezusa do nieba, gdy nakazał im czekać, aż otrzymają tę moc. Gdy wstępował do nieba, powiedział, jak czytamy w Dziejach 1:8: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. Zatem na co mieli czekać? Na Ducha Świętego. Co on miał im przynieść? Moc. Kto miał ich napełnić mocą? Duch Święty. Nie muszę czytać wersetów ze świadectw ani ze słudzy Ewangelii, które brat Prescott przeczytał tu wcześniej, a dotyczących tego samego, iż Pan mówi nam,
że jak postępowali uczniowie, tak i my powinniśmy postępować. Mówili o tym, że powinniśmy zbierać się w grupach i modlić o Ducha Świętego. Mówili o tym, że potrzeba było 10 dni szukania Boga, by doszli do tego, że ich modlitwa została wysłuchana i otrzymali to, o co prosili, bo prosili z usilną wiarą, na którą Bóg odpowiada. Nie muszę też czytać kolejny raz tych fragmentów, które czytałem z rękopisu świadectw, że gdy lud Boży, każdy z osobna, szukać będzie Ducha Świętego całym sercem, z ust ludzi słychać będzie świadectwo, które stanie się wypełnieniem słów. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Objawienie 18:1. A modlitwy o spełnienie tej obietnicy codziennie wznoszą się do nieba. Obietnicy napełnia mocą. Zatem mamy słowo Pana, iż modlitwy wznoszą się codziennie. Czy nie nasze modlitwy są wśród nich? Czy moje modlitwy są wśród nich? Przyjdzie dzień, gdy wzniesie się do nieba ostatnia modlitwa potrzebna do wysłuchania tej prośby. I co wtedy? Wtedy to nastąpi. Wody runą, Duch Święty zstąpi jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Zauważcie, że pośród tych modlitw codziennie wznoszących się do nieba, żadna z nich zanoszona z wiarą nie jest daremna. Oto widzicie błogosławieństwo tej obietnicy. Gdy więc Bóg poleca nam modlić się o coś, wówczas otwiera nam drzwi, byśmy mogli się modlić z całkowitą ufnością, że otrzymamy to, o co prosimy. Gdy On mówi nam, byśmy się modlili o coś, wówczas szeroko otwiera drzwi i nie ma niczego, co mogłoby sprawić, aby te modlitwy nie dotarły do Niego. Co On nam powiedział? Że żadna z tych modlitw zanoszona z wiarą nie jest daremna. Tak, któregoś dnia ostatnia niezbędna modlitwa dotrze tam i błogosławieństwo zostanie wylane. Kto je otrzyma? Ci, których modlitwy wznosiły się do Boga z prośbą o to błogosławieństwo. Nieważne, czy człowiek ten będzie się znajdował w środkowej Afryce czy w Bake Creek, otrzyma je, gdyż przez nasze modlitwy otwarta zostaje droga między nami a źródłem tego błogosławieństwa. I jeśli droga ta jest otwarta przez nasze modlitwy, to kiedy Duch Święty zostanie posłany? Wówczas dotrze tam, skąd modlitwy się wznosiły, jeśli tylko droga pozostanie otwarta. Bracia i siostry, czy potrzebujemy więcej zachęty do modlitwy, widząc, co się dzieje wokół nas? Czy coś może nas bardziej zachęcić do modlitwy z całego serca i z pełną ufnością? W Gospel Works, Słudzy Ewangelii, jest taki fragment, który chciałbym przeczytać, a dotyczy on właśnie tej kwestii. Jest w nim mowa o apostołach. Cytat. W napięciu oczekiwali spełnienia Jego obietnicy i modlili się z niezwykłą żarliwością.
Tak właśnie powinni postępować ci, którzy mają udział w dziele głoszenia przyjścia Pana na obłokach nieba, gdyż ludzie muszą być przygotowani, aby ostać się w wielkim dniu Boga. Choć Chrystus dał swoim uczniom obietnicę, iż otrzymają Ducha Świętego, to jednak obietnica ta nie oznaczała, że modlitwa nie jest konieczna. Koniec cytatu. Oczywiście, że nie. Ta obietnica wskazała drogę do modlitwy. Gdyby Bóg nie obiecał tego, co to, czy mógłbym się o to modlić? Nie. Gdyż mamy prosić stosownie do Jego woli. Ale gdy Bóg coś obiecał, to czy powinienem robić cokolwiek innego, niż modlić się o to? Oto piękno tej zasady. Modlili się tym usilniej, trwali zgodnie w modlitwie ci, którzy obecnie biorą udział w doniosłym dziele przygotowania ludzi na przyjście Pana, także powinni trwać w modlitwie. Pierwsi uczniowie byli jednomyślni. Nie spekulowali ani nie mnożyli dziwnych teorii o tym, w jaki sposób błogosławieństwo ma przyjść. A teraz najważniejsza myśl, na którą chcę zwrócić uwagę. Nie spekulowali ani nie mnożyli dziwnych teorii o tym, w jaki sposób błogosławieństwo ma przyjść. To dotyczy także nas obecnie. Nie mamy wymyślać dziwnych teorii na temat tego, w jaki sposób ma przyjść błogosławieństwo. Jeśli ktoś zaczyna mówić, o, to przyjdzie tak, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Rozlegnie się szum jakby gwałtownego wiatru. Pojawią się języki ognia. I decydować o tym, mówiąc, w taki właśnie sposób stanie się to tym razem i po tym poznam, że to się stało, to ten, kto mierzy sprawę w taki sposób, nigdy nic nie otrzyma. Tamci potrzebowali oczyszczenia serc przed Bogiem, a nie naszą sprawą jest, w jaki sposób Pan spełni swoją obietnicę. On nie życzy sobie, abyśmy dyktowali Mu i mówili: Duch Święty musi przyjść w taki sposób, albo nie będzie to Duch Święty. Jeśli mieliście jakąś teorię na ten temat, odrzućcie ją dzisiaj i odrzućcie ostateczne wszelkie tego rodzaju teorie. Nie mamy prawa wbijać sobie do głowy tego, w jaki sposób Pan ma działać. W takiej sytuacji byli pierwsi uczniowie i w takiej sytuacji jesteśmy my, jej bracia i siostry. A jak pewne jest to, że obietnica spełniona została wobec nich, tak pewne jest to, że zostanie spełniona teraz wobec tych, którzy modlą się o to. Nie wiemy, jak długo to potrwa. Kolejna rzecz. Tamci mieli zwiastować. Co mieli zwiastować? Ewangelię. Apostoł Paweł, definiując Ewangelię raz po raz jako tajemnicę Bożą, która była zakryta w minionych pokoleniach, obecnie została objawiona świętym. Zwiastowali tę Ewangelię, tę Bożą tajemnicę. A co nią jest? Chrystus w was. Nadzieja chwały. Chrystus, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
niezgłębione bogactwa Boga. Chrystus ukrzyżowany. To właśnie było poselstwem i nic więcej. W 2 Koryntian 6:10 apostoł Paweł zdefiniował głoszących to poselstwo, jak pamiętacie, jako nic nie mających, a jednak wszystko posiadających. Czy widzicie nędzny, opłakany stan człowieka, który trzyma się tego, co posiada na tym świecie? Czy dostrzegacie nędzny, opłakany stan adwentysty dnia siódmego, który teraz trzyma się tego, co posiada na tym świecie? Musi mieć więcej niż to, bo w przeciwnym razie nie przetrwa czasu ucisku. Jednakże, gdy odpuścimy wszystko i uznamy siebie za nic nie mających, co wtedy? Co wtedy będziemy mieć? Wszystko. Wtedy już nikt niczego nie będzie mógł nam zabrać. Ludziom, którzy są w tym stanie, niczego nie można odebrać. Czy zgadzacie się z tym? Głosy z sali. Tak. Oczywiście, że tak jest. Nie mogą nam odebrać mocy, prawda? Nie mogą nam odebrać charakteru. Nie mogą nam odebrać naszego bogactwa duchowego. Nie mogą nam odebrać naszego życia, bo naszym życiem jest Chrystus, a Jego nie mogą nam odebrać. Zatem, czy zajmujemy takie stanowisko, mamy zwycięstwo nad światem i całą Jego mocą za jednym zamachem? I jeszcze jedno wyrażenie w tym kontekście. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To jest nasze dzieło w świecie. Czynić ludzi bogatymi. Jak Jezus stał się ubogim, by uczynić nas bogatymi, tak my staliśmy się ubogimi, aby wielu innych mogło stać się bogatymi. Tak więc, gdy mamy Chrystusa, tylko Chrystusa, nic poza niezbędnym bogactwem Chrystusa, możemy czynić bogatymi wszystkich, którzy przyjmą bogactwo w darze. Tamci głosili tajemnicę Bożą. Chrystus w was nadzieja chwały. Ale powstała inna tajemnica. Zaczęła się pojawiać, kiedy oni zwiastowali. Ta tajemnica, którą oni mieli zwiastować, była zakryta od wieków, a teraz została objawiona światu jak nigdy dotąd. Lecz kiedy oni zwiastowali tę tajemnicę, pojawiło się działanie innej tajemnicy, a mianowicie tajemnicy nieprawości, która z czasem znowu zakryła tajemnicę Bożą. Po śmierci apostołów tajemnica nieprawości rozrosła się, ogarniając cały świat i znowu ukryła tajemnicę Bożą na wieki i pokolenia. Czyż nie tak było? Ale gdy dochodzimy do objawienia 10, jest tam przedstawiony anioł stojący jedną stopą na morzu, a drugą na lądzie, wołający potężnym głosem. I poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i ziemię, i to, co w nim, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa,
lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża. Werset 6-7. Niedawno zastanawiałem się, czy nie jest to celowo przedstawione w ten sposób, iż tajemnica Boża powinna się już dokonać, zamiast nadal czekać na dokonanie. Powinna zostać dokonana dawno temu. Tak czytamy w świadectwach. Jednak przez naszą opieszałość, gnuśność, otępiałą wiarę Bogu, tajemnica nie jest jeszcze dokonana. Jednak Bóg powiedział, że powinna być dokonana. Dzięki Panu wreszcie zostanie dokonana. Oczywiście, gdyby mówił dzisiaj, powiedziałby będzie. Jednak chodzi o to, że kiedy rozlegnie się trąbienie siódmego anioła, tajemnica Boża zostanie objawiona światu. Czym jest ta tajemnica? Chrystus w was, nadzieja chwały. To jest wieczna Ewangelia. To jest poselstwo trzeciego anioła. Czy widzicie, jak Bóg to zaplanował, iż poselstwo trzeciego anioła, tajemnica Boża, zatriumfuje nad tajemnicą nieprawości? A jak pewne jest to, że tajemnica nieprawości przyciągnęła uwagę świata i wzrok narodów, wzbudzając podziw ludzi, tak pewne jest to, że tajemnica Boża przyciągnie uwagę narodów i wzbudzi podziw ludzi. Tak będzie. Sięgnijmy teraz do księgi Joela i przeczytajmy raz jeszcze rozdział drugi. Są tam pewne rzeczy warte przestudiowania. Pierwsza część, jak pamiętacie, do wersetu 12, nie włączając tego wersetu, jest opisem Pana. Jest opisem przyjścia Pana. Gdy przeczytacie to świadectwo w Testimonies for the Church, tom pierwszy, strona 180, które zostało zatytułowane Przesiew, znajdziecie rozdział dany przez Ducha Pańskiego w kontekście opartym na tej myśli dotyczącej czasu przesiewu, a przesiew jest przygotowaniem na głośne wołanie. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak morza, jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim ogień gorejący. Przed nim jest jak kraj, jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki. Podskakują na wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wspiera jeden drugiego. Każdy idzie swoim torem.
prą naprzód wśród pocisków. W ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Joel 2, od 1 po 11. Porównywalnym do tego fragmentu jest z Objawienia 19, od 11 po 18. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. Joel 2, 12, 14. Kto z nas nie wie, że gdy ktoś szuka Pana całym sercem, to Pan zwróci się ku niebu i ześle na niego błogosławieństwo? Jeśli wiemy, że tak uczyni, to postępujmy zgodnie z tą wiedzą. Mamy ku temu wszelkie niezbędne zachęty. Jak pewne jest to, iż wiemy, że On tak uczyni, tak nic nie powinno nas powstrzymywać przed szukaniem Go całym sercem, bo wiemy, że On da nam błogosławieństwo. Przyjmijmy je. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Joel 2, 15, 16. Jak wielu ludzi na Syjonie to dotyczy? Ludu zgromadzenia, dzieci, starszych, niemowląt, oblubieńców i oblubieniec. Jak wielu jest wezwanych? Głosy z sali. Wszyscy. Tak, wszyscy. Do czego zostaliśmy wezwani? Aby szukać Pana całym sercem. Czyńmy to więc. Teraz jest na to czas. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: gdzie jest ich Bóg? Joel 2, 17. Czy poganie już nie wzięli spraw w swoje ręce, by panować nad nami? Zamierzają usunąć sabat pański i panować nad światem. Mam tutaj słowo na ten temat, które dobrze będzie przeczytać w świadectwie zatytułowanym
dobra ci na odpowiedzialnych stanowiskach. Czytam takie słowa. Fałszywy sabat zostanie wymuszony poprzez prześladowcze prawo. Szatan i jego aniołowie są czujni i ogromnie aktywni, z całą energią i wytrwałością, działając przy pomocy ludzi w celu urzeczywistnienia swoich zamiarów, wymazania z umysłów ludzkich wiedzy o Bogu. Czego znakiem jest sabat? Tego, iż Pan jest naszym Bogiem i uświęca swój lud. Zatem, gdy ten znak identyfikujący go wobec ludzi zostanie usunięty, wówczas Bóg zostanie wymazany ze świadomości ludzi. Taki jest ich zamiar. To właśnie dzieje się teraz. Jak czytałem wcześniej, Boży pomnik został obalony, a na jego miejsce ustanowiono przed światem fałszywy sabat. Wszelkie władze na ziemi są teraz zaangażowane, by działać w tym kierunku. Zamierzają więc wymazać wiedzę o Bogu, zamierzają więc wymazać wiedzę o Bogu na świecie. Dlatego musimy szukać Pana całym sercem, aby poganie nie panowali nad nami. A teraz dowiedzmy się, co On zamierza uczynić. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem i odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu: oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. Joela 2:18-19. Co zamierza On zesłać? Czym jest oliwa? Olejek radości zamiast szaty żałobnej, radości w Duchu Świętym. Czym jest moszcz? Sok winorośli? Jotam mówi o moszczu, który uwesela Boga i ludzi. Zobacz Sędziów 9:13, Biblia Gdańska. Zatem On da nam radość. A czym jest zboże? Ziarnem, z którego robi się chleb dla podtrzymania życia i siły. Zatem On da nam i siłę. Dzięki niech będą Panu. On ześle nam siłę, pocieszenie i radość. Ale komu ześle to wszystko? Kiedy to ześlę? Gdy ludzie zgromadzą się i zbierze się lud, dzieci i niemowlęta, starsi oblubieńcy i oblubienice oraz kaznodzieje. Gdy zbierzemy się zgodnie ze świadectwem w grupkę, szukając Boga całym sercem, wtedy to się stanie. Wtedy uczyni On to, co zapowiedział. Dążmy do tego jak nigdy przedtem. To wspaniałe, kiedy Pan obiecuje, iż będziemy nasyceni tym, co On zamierza nam dać, a udzieli nam tego nie według naszej miary. Ile Bóg chce nam dać, aby nas nasycić? Nie oszczędzi niczego, co ma, gdyż już dał nam wszystko w Jezusie Chrystusie. I nie chcę, by zabrakło nam czegokolwiek z tego, co On nam daje. Jak rano brat Haskell przeczytał w tym wspaniałym świadectwie, pamiętacie tę cudowną rzecz? Że gdy przychodzimy jak żebracy, nie mając własnych zasług, wtedy wszystko staje się nasze,
w jednym wiecznym darze. I już was nie wystawię na hańbę między narodami i nie oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego, i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ but nie postępował. Joel 2:19-20. A któż to tak but nie postępował? Kto ma całą władzę świata w swoich rękach? Szatan. To jemu się wydaje, że dokona wielkich rzeczy. Ale przypatrzmy się, co Pan wtedy uczyni. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Joel 2:21. Otóż, bracia i siostry, powinniśmy się cieszyć jak nikt na świecie, iż szatan butnie postępuje i zamierza dokonać wielkich rzeczy, bowiem wynika z tego, że kiedy szatan zamierza dokonać wielkich rzeczy, a okazuje się, że to Bóg dokonuje wielkich rzeczy, wtedy szatan musi wytężyć wszystkie siły, by zdobyć uznanie. Jednak nawet wtedy nie jest w stanie zapewnić sobie uznania, choć wcześniej chełpił się przed całym światem wobec wszystkich narodów, iż posiada całą władzę. Ostatecznie jego przypadek okaże się tak żałosny, iż będzie musiał osobiście się ukazać jako imitacja anioła światłości. Jednak wtedy możemy się radować jeszcze bardziej, bo to będzie oznaczać, że wkrótce Jezus przyjdzie i ukaże się osobiście. Ale kiedy Pan dokona tych wielkich rzeczy? Kiedy szatan wywyższy się, zamierzając dokonać wielkich rzeczy. Nie bójcie się, wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc. Drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu. Joel 2:22-23. Dlaczego mielibyśmy się czuć zniechęceni? Po co żywić takie uczucia? Czy to ma jakiś sens? Jezus powiedział: podnieście głowy. A to znaczy: cieszcie się i radujcie. Potem mówi znowu: a wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu. Tak czyńmy, bracia i siostry, powiadam wam, iż nie widzę powodu do czegokolwiek innego, jak tylko do radości. Gdyż tak mówi Pan. I to jest również Słowo Boże, jak każdy inny fragment Słowa Bożego. I stwórcza moc jest w tych słowach tak samo, jak w każdych innych. Aby wlać radość i wesele w nas, byśmy radowali się w Panu. Cieszcie się i wy, synowie Syjonu, radujcie się z powodu Pana i Boga waszego, bo to On według potrzeby daje wam jedzenie, według sprawiedliwości On wszelki deszcz zsyła, deszcz jesienny i wczesnowiosenny, tak jak to już kiedyś za dni dawnych czynił. Joel 2,
23. Czy to, co wydarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy, było według potrzeby umiarkowane w porównaniu z tym, co Bóg zamierza uczynić teraz? Tak. Pierwszy deszcz spadł według potrzeby. Tym razem spadnie w pełnej mierze. Jeśli tamten był umiarkowany, to co będzie teraz? Nie sposób sobie tego wyobrazić. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z czwartego tomu, a także zapisany. Ruch adwentowy lat 1840-1844 był wspaniałym objawieniem mocy Bożej, a poselstwo pierwszego anioła zostało zaniesione do każdej stacji misyjnej na świecie. Zaś w niektórych krajach zrodziło się ogromne zainteresowanie religijne, jakiego w niektórych z nich nie było od czasów XVI-wiecznej reformacji. Jednak to wszystko zostanie znacznie przewyższone przez potężny ruch głoszący ostatnie ostrzeżenie trzeciego anioła. Inne świadectwo, które nigdy wcześniej nie zostało wydrukowane, mówi, że nastąpi to tak nagle, jak w roku 1844 i 110-krotnie większą mocą. Spelling and Megan Collection 1985. A teraz o pięćdziesiątnicy czytam w tym samym miejscu. Proroctwa, które wypełniły się podczas wylania wczesnego deszczu na początku zwiastowania Ewangelii, wypełnią się raz jeszcze podczas późnego deszczu, pod koniec tego dzieła. Widzicie więc, że są proroctwa odnoszące się wyłącznie do późnego deszczu, ale te, które odnoszą się do wczesnego deszczu, wypełnią się ponownie także w wylaniu późnego deszczu. Zatem zrozumiałe jest, że ten drugi deszcz będzie wylany w podwójnej mierze. To jest czas ochłody, którego wyglądał apostoł Piotr, mówiąc: Przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Jezusa Chrystusa. Dzieje 3:19-20. Czyż to oznacza, że mamy się opamiętać i nawrócić? Ktoś powie, ależ ja nawróciłem się przed 20 laty. To prawda, lecz nawrócić się po raz kolejny. Ja nawróciłem się prawie 19 lat temu, ale to nic nie znaczy, jeśli nie jestem nawrócony teraz. Nie jest dobrze oglądać się za siebie. Ktoś powie, czy to oznacza, że wcześniej się nie nawróciłem? O nie, nic takiego nie mam na myśli. Mam na myśli to, że jeśli polegasz na nawróceniu sprzed lat, to nie ma ono znaczenia dzisiaj. Jeśli zapomniałeś, co to jest skrucha, przyjmij Jezusa Chrystusa, a przypomnisz sobie, każdy, kto przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa
staje się nowym stworzeniem. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. Moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem, wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. Joela 2, 24, 26. Tak więc chwalmy Pana. Ludzie będą nas znieważać, będą nas oczerniać, traktować jak szumowiny i okazywać nam bezgraniczną pogardę. Ale Bóg mówi: mój lud nigdy nie zazna wstydu. I mówi to z przekonaniem. Jednak to nie wszystko. Dodaję jeszcze: i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud nigdy nie zazna wstydu. Joel 2:27. Dlatego pytam was, bracia i siostry, czego jeszcze Bóg nie obiecał nam w tym rozdziale? Oto pocieszenie, błogosławieństwo, obietnice. A skoro uznał za słuszne powtórzyć, iż nie zaznamy wstydu, to znaczy, że wszystko na tej ziemi weźmie sobie za cel pohańbienie nas. Jednak Bóg obiecał i dał słowo, że do tego nie dojdzie i nigdy nie zaznamy wstydu. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Joel 3:1. Dzięki niech będą Panu, iż nie zadowoli się jednym. Dzięki niech będą Panu, iż nie zadowoli się jednym prorokiem. Będzie miał ich więcej. Przy pomocy jednej prorokini dokonał wielkich rzeczy. Skoro zaś dokonał tak wiele przy pomocy jednej, to czego dokona, mając ich wielu? Nawet i na sługi, i na służebnice wyleję w owe dni ducha mego i dam cuda na niebie i na ziemi. Krew i ogień, i słupy dymowe. Słońce odwróci się w ciemność, a miesiąc w krew. Pierwej niż dzień pański wielki, a straszny przyjdzie, wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia pańskiego, wybawiony będzie, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan. To jest w ostatkach, których powoła Pan. Joel 2, 29 po 32 lub Joel 3, 2, 5. Gdzie będzie wybawienie? To jest w ostatkach, których Pan powoła. A przeciw komu szatan toczy wojnę? Przeciwko ostatkom. Przeciwko komu szatan kieruje całą władzę ziemi? Przeciwko ostatkom. Przeciwko komu kieruje całe swoje siły i starania? Przeciwko ostatkom. Jednak to wśród ostatków jest wybawienie.
bracia i siostry, najlepszym miejscem na świecie, w jakim można się znaleźć, jest to miejsce, przeciwko któremu diabeł kieruje wszystkie swoje wysiłki, gdyż w tym miejscu jest wybawienie. Tam są łaska i moc Jezusa Chrystusa, a szatan musi zebrać wszystkie swoje zastępy, by w ogóle myśleć o tym, iż coś wskóra. To jest najlepsze miejsce na ziemi, gdyż jest tam Chrystus. Jest tam Bóg, a Jego lud nigdy nie zazna wstydu. Bracia i siostry, bardzo się cieszę z tego wszystkiego. Cieszę się najbardziej, jak potrafię, z tego, co Pan mówi w rozdziale, gdyż to wszystko jest prawdą na obecny czas. Jak sami widzicie, każdy werset dotyczy teraźniejszości i mówi o wspaniałych rzeczach. Pan zamierza dokonać cudownych rzeczy i prosi nas, byśmy szukali Go całym sercem, abyśmy mogli przyjąć to wszystko. Jeśli szukamy Go połowicznie, nie będziemy w stanie przyjąć wszystkiego. On chce nam dać. Musimy szukać. Musimy szukać Go całym sercem, aby przyjąć wszystko, co On ma dla nas. Czyńmy to, do czego Pan nas wzywa. Wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, bo Pan dokona wielkich rzeczy i nigdy nie zaznacie wstydu, gdyż w ostatkach będzie wybawienie właśnie wśród tych, przeciwko którym diabeł toczy wojnę ze wszystkich sił.